Na zimową nutkę, czyli występami dzieci, rozpoczął się zabrzański jarmark bożonarodzeniowy Idą Święta. Cała impreza Idą Święta jest zawsze takim symbolem rozpoczęcia i iluminacji i jarmarku bożonarodzeniowego. I myślę, że ta pierwsza impreza, która otwiera ten cykl kolejnych imprez, jest zawsze taka najmilsza. A kolejne wydarzenia już za pasem. Ja już dzisiaj zapraszam na 21 grudnia. To będzie niecodzienna impreza, bo też dalej kontynuacja Idą Święta. Natomiast w tym dniu przekaże pani prezydent mieszkańcom betlejemskie światło pokoju, które przyjedzie wraz z harcerzami do Zabrza. I oczywiście będzie kapela góralska, bo to też już jest jedna z naszych tradycji. Będziemy wspólnie śpiewać pastorałki i kolędy. Na Placu Wolności nie zabrakło elfów, które spowodowały, że można było poczuć iście przedświąteczny klimat. Było mnóstwo znakomitej zabawy dla starszych i młodszych. Fajnie jest, śmiesznie. Jesteśmy co roku, jest bardzo miła impreza. Dziękujemy wszystkim w ogóle zgromadzonym tutaj, całemu urzędowi miasta, wszystkim zgromadzonym na scenie i wszystkim elfom Mikołajowi przede wszystkim. Dziękuję bardzo. Tu jest fajnie, nie jest za głośno. I są różne śpiewy i tańce. Czuć atmosferę przedświąteczną, także zapraszamy wszystkich mieszkańców, bo warto. Elfy również uczestniczyły w zimowej paradzie, która przeszła od ulicy Dworcowej pod główną scenę bożonarodzeniowego jarmarku. Głównym punktem zabawy była iluminacja miejskiej choinki. Słuchajcie, jaka piękna choinka, która zabłysnęła tysiącami światełek. Już coraz bliżej święta, warto oprócz przygotowań, oprócz sprzątania, poświęcić trochę czasu sobie wzajemnie. Warto spotkać się, tak jak dziś, chociażby tu na Placu Wolności z elfami, a może właśnie przy kolędowaniu. Zapraszamy na nasz jarmark bożonarodzeniowy. Przede wszystkim życzę tego, byśmy byli jak najczęściej razem. A koło ratusza oficjalnie uruchomiono miejskie lodowisko. Bardzo się cieszymy, że pomimo pandemii udaje się lodowisko uruchomić, zapewnić takie same ceny jak w latach poprzednich, a wiemy, że to dzisiaj wcale nie jest takie oczywiste, że ceny są takie same. Mamy nadzieję, że będzie to miejsce bardzo chętnie odwiedzane przez mieszkańców, podobnie jak w latach ubiegłych. Na całym świecie lodowiska, tam gdzie to jest możliwe, są otwierane i zawsze spotykają się z bardzo dobrym odbiorem ze strony mieszkańców. Jestem przekonany, że także tak będzie u nas. Liczymy na to, że nie przeszkodzi nam ani pogoda, ani te zagrożenie, jakim jest COVID, obostrzenia. Natomiast na wszelki wypadek tak się przygotowaliśmy, żeby nikt nie czuł się w najmniejszym stopniu zagrożony i skupił się tylko na zabawie, na rekreacji. I tak też się stało. Przy wypożyczalni łyżew od razu ustawiła się kolejka, a mieszkańcy z pomysłu byli zadowoleni. Nie trzeba jechać w góry, żeby poszaleć w zimę. Uważam, że lodowisko jest bardzo przydatne. Moje wnuczki są zachwycone i już mamy harmonogram wyjść na lodowisko ustalone. I warto także ustalić harmonogram zwiedzania miasta, które jest nie tylko w świątecznym nastroju, ale i w wystroju. Ale jak to tak? Hop, pojechał na szychta i co? I chopa chałupie nie ma. Solidarność! 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 Na chwilę przenieśliśmy się w czasie. A to wszystko dzięki nowej trasie turystycznej w kopalni Guido. 14 dni pod ziemią, czyli historia strajku podziemnego górników z kopalni Piast w Bieruniu z 1981 roku. To aż się prosiło, żeby po prostu pokazać strajk podziemny w naturalnych warunkach
czyli na kopalni, tak jak on wyglądał. No i tutaj skupiamy się bardziej na właśnie funkcjonowaniu 2000 górników przez 14 dni pod ziemią, tym jak oni spędzali czas, co robili, jak spali, jak zabezpieczali kopalnię, co jedli, czego się bali, co wiedzieli o tym, co się dzieje na górze, czego nie wiedzieli. To jest bardzo ciekawa historia i myślę, że absolutnie warta tego, żeby ją przypomnieć. A plenery kopalni sprawiają, że każdy, kto przejdzie trasą, poczuje na własnej skórze klimat tamtych dni. To jest trasa, która wiedzie po wyrobiskach poziomu 320 ze wszystkimi atrakcjami, które normalna nasza standardowa trasa ma. Czyli z uruchamianiem taśmociągów, kombajnów, te wszystkie urządzenia są dalej na chodzie. One nabierają trochę innej perspektywy, trochę innego spojrzenia, bo mówimy, co się z nimi robiło w trakcie strajku. Natomiast dalej one są, a do tego staje się jeszcze bardziej dynamiczną. No oczywiście, że emocjonalną, no bo ten dynamizm to właśnie robi to, że ona jest coraz bardziej emocjonalna, bo przecież pokazanie, co chwilę mamy pokazane coś za pomocą i multimediów, i odtwarzania tego pamiętnika naturalnego, i tych filmów, które przecież są tak fajnie zrobione, że pokazują i emocje, i fakty, rzeczywistość, historię. Ekspozycja w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu powstała we współpracy z Muzeum Śląskim w Katowicach i dzięki czynnemu udziałowi górników z kopalni Piast, którzy pamiętają wydarzenia sprzed 40 lat. Absolutnie przywołuje to, co było. Tak? Ja jestem takim człowiekiem dość wrażliwym i w paru sytuacjach głos mi się łamał, kiedy wspominałem Wigilię, kiedy wspominałem zakończenie tego strajku. Wracają wspomnienia, tak, wracają wrażenia, wracają emocje, które nam wtedy towarzyszyły. Przecież te emocje były przeogromne. Zależy od skąd rozpocząć, od miłości do nienawiści, tak, poprzez strach i buńczuczność, tak. Niesamowite. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co zrobiło tutaj muzeum. Wszystko wróciło, bo ja byłam pracownikiem kopalni też, przechodziłam to razem z nimi, także coś wspaniałego, coś naprawdę, co zostanie na długo, długo. Wspaniała sprawa. Ja uważam, że no, ktoś tutaj włożył bardzo dużo pracy w to wszystko. To jest fascynujące, niesamowita ekspozycja. Wycieczka była niezwykle ciekawa, pouczająca, dodatkowo też związana z historią, bo mamy w tej chwili, zbliżamy się do 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. To bardzo ważna historia, co podkreślił premier rządu Mateusz Morawiecki, który wczoraj zwiedził nową trasę w kopalni Gujdo. Jednym z takich wspaniałych, niesamowitych przystanków na drodze do wolnej Polski był najdłuższy strajk stanu wojennego, który odbył się w kopalni Piast. Jesteśmy wdzięczni wszystkim górnikom kopalni Piast, tamtej kopalni Piast, ale także innym, którzy wtedy strajkowali. Warto zobaczyć nową trasę strajku i zobaczyć, co przeżyli tamci ludzie. Młodzi ludzie, to byli ludzie, którzy mieli 20 lat. Oglądałam zdjęcia, no oczywiście, że nie do poznania. Ludzie bardzo młodzi, ludzie niedoświadczeni, ale ludzie kochający tą ziemię, ludzie kochający wolność. W związku z powyższym warto zobaczyć tą trasę. Bo warto pamiętać o historii, która dała nam cenny dar wolności. Ten meeting miał się odbyć na wiosnę ze względów pandemii, niestety jest przeniesiony na tą chwilę. Mam nadzieję, że udało nam się zmieścić w czasie przed kolejnym lockdownem i że po prostu no, dzisiaj będzie wielkie serce, samych zawodników będą rywalizowali na swoim poziomie. Także no, mam nadzieję, że wszystko uda się bezpiecznie przeprowadzić. Uczestniczy dzisiaj 13 klubów z całego Śląska, 98 zawodników w stylach dowolnym 25-50-100 metrów, klasycznym 25-50-100 metrów oraz stylem motylkowym 25 metrów. Mamy również konkurencję przewidzianą dla zawodników, którzy jeszcze nie potrafią dobrze pływać, a więc pływają ze sprzętem pneumatycznym i oni płyną na dystansie 25 metrów. Na koniec odbędą się sztafety. Są zrobione grupy sprawnościowe dostosowane do możliwości i umiejętności danych zawodników, także każdy
bez względu na to, jaki osiągnie czas, ma szansę wystartować w zawodach ogólnopolskich. Witamy na pięknym 12. już mityngu Olimpiad Specjalnych w Zabrzu i jednocześnie pokazujemy, że każdy może pokonać swoje słabości i jednocześnie osiągnąć sukces. I to jest piękny przykład na to, że każdy może zostać sportowcem i każdy może pokazywać, że piękno mieszka w jego sercu. Dzisiaj możemy się przekonać, że w tym wyścigu biorą udział tutaj sportowcy niezrzeszeni ze szkół specjalnych z różnych miast Śląska. I najpiękniejszą rzeczą, którą mogą pokazać, to, że tutaj pokazują radość spływania, radość z tego, że osiągają jakiś pozytywny efekt w postaci nie tylko startu, ale i również ukończenia mety. Wszystkim sportowcom niepełnosprawnym życzę w imieniu pani prezydent dr Małgorzaty Majki-Żulik, żeby osiągnęli sukces, jednocześnie żeby pamiętali o tym, że prawdziwe piękno mieszka w ich sercu. Bezinteresowna pomoc potrzebującym, zwłaszcza dziś w dobie pandemii, to coś nie do przecenienia. Aby docenić osoby, które od dawna pomagają innym, w ramach obchodów Międzynarodowych Dni Osób Niepełnosprawnych i Wolontariatu organizowana jest gala konkursu Wolontariusz Roku. Tym razem ten zaszczytny tytuł otrzymali Joanna Szymańska ze Stowarzyszenia Zachor oraz doktor nauk medycznych Roman Kuźniewicz, współzałożyciel domowego hospicjum. Chciałem podziękować właśnie tym wszystkim osobom, z którymi miałem możliwość przebywania przez tyle lat, przez 27 lat. Chciałem Panu Bogu podziękować za to, że miałem możliwość spotykania się z ciężko chorymi, którzy każdorazowo mnie ubogacali i że mogłem ich w jakiś sposób pomóc, a też chyba wypada podziękować również za tych, którym za bardzo nie potrafiłem pomóc, bo to jest bardzo ciężka praca w hospicjum, natomiast myślę, że ona też uczy cały czas pokory, niesamowitej pokory, no i tego cały czas się dotychczas uczę. Trzecią statuetkę otrzymał Jacek Czopek z Forum Organizacji Pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych i ich rodzin Razem. Od wielu, wielu lat jestem liderem naszego zespołu, pracuję od początku tej firmy, no i cały czas mam hasło takie przewodnie mojej szefowej, pani Heleny Budzanowskiej, która mówi, że panie Jacku, ta praca to nie jest tylko praca, to jest służba. No i tego się trzymam w trudnych chwilach, no i dajemy radę. W kategorii zespołowej tytuł Wolontariusza Roku otrzymały Elżbieta Piwowarczyk, Aneta Szczurek i Barbara Zysk oraz Hanna i Zofia Wiewióra, wolontariuszki z Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Na pewno się tego nie spodziewałyśmy, że zostaniemy wyróżnione, ale jesteśmy strasznie wdzięczne i się bardzo cieszymy, że mogłyśmy pomóc osobom, które tego w danym momencie najbardziej potrzebowały. Dla mnie wolontariatem jest pomoc bezinteresowna, która jakby zapewnia ludziom dobrobyt i po prostu tu nie chodzi o jakieś pieniądze, które właśnie się za nie dostaje, tylko o to, by pomóc i ludzie byli szczęśliwi. Dopóki będę w stanie, ja będę zawsze pomagać, ponieważ sprawia mi to przyjemność i po prostu to lubię. Tytuł Wolontariusza Roku ma na celu uhonorowanie działalności wolontariuszy, którzy bez względu na wiek, wykształcenie, stan zdrowia pracują nieodpłatnie na rzecz mieszkańców Zabrza. Kandydatów zgłaszają instytucje publiczne, stowarzyszenia, fundacje oraz osoby prawne korzystające z pomocy wolontariuszy. Trzeba systematycznie, w spokoju, rzetelnie pomagać innym, pracować na rzecz innych przez dłuższy czas. To nie jest akcyjna praca, to nie jest. Te osoby, które są do nas zgłaszane do kapituły, to są osoby, które
to nie była jednorazowa akcja, że gdzieś uczestniczyły w jakimś evencie. Nie, nie, to jest systematyczna praca, czasami bardzo cicha, niezauważalna, dlatego na tym nam zależy, żeby pokazać te osoby dzisiaj. W trakcie gali wręczono także przyznawaną przez senatora Marka Plurę nagrodę Lady D imienia Krystyny Bochenek. W tym roku ten tytuł otrzymała Elżbieta Godyń, prezes zabrzańskiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. To szczególne wyróżnienie. Dama z niepełnosprawnością, czyli Lady D. No jestem tą niepełnosprawną osobą. Od prawie 40 lat choruję na cukrzycę. Daje mi to ogromną satysfakcję, bo tych odznaczeń już troszeczkę otrzymałam, więc to motywuje do właśnie pracy, do tego, żeby ludziom chorym, zdrowym, żyło się lepiej. Dobrych ludzi w Zabrzu nie brakuje. Liczba zgłoszeń do nagrody Wolontariusz Roku jest na to najlepszym dowodem. Największym kapitałem tego miasta są ludzie. Dziś mamy okazję spotkać się z tymi najbardziej wrażliwymi, z tymi, którzy odpowiadają na potrzeby ludzi, którzy są w szczególnej potrzebie. Jest to duża przyjemność móc nie tylko spotkać się z takimi ludźmi, ale móc nagrodzić właśnie takich ludzi. Wrażliwość naszych mieszkańców jest przeogromna. Cieszę się ogromnie, że jak co roku znów możemy się spotkać, znów możemy ukłonić się tym, którzy cały rok wychodzą do mieszkańców w potrzebie. Statuetki Wolontariusz Roku przyznawane są nieprzerwanie od 2003 roku.